Kiwi Coffee, witają Państwa Anna Jakacka i Dariusz Presz. Dzisiaj będzie taki dość przyjemny temat, taki trochę wakacyjny, ponieważ naszymi gośćmi są osoby związane z nurkowaniem. To jest Centrum Nurkowe Moby Dick. Witamy Państwa wszystkich. Może po kolei przedstawmy się, proszę. Robert Błaszczyk, instruktor nurkowania. Mariusz Słupecki, nurek. Anna Mazurkiewicz, nurek. Paweł Krupa, też nurek. Temat dotyczący, drodzy Państwo, wody, ale bardziej podwody. Z podwodem. Więc co się dzieje pod wodą? Pierwsze pytanie. Jak zaczęła się Państwa przygoda z nurkowaniem? Moja przygoda? Nie pamiętam. To było 29 lat temu. Myślę, że w tamtym okresie to jak każdego młodego człowieka, który zaczął nurkować, to dzięki wojsku, dzięki armii. Najpierw było szkolenie w Loku, później było szkolenie na Mazurach, w takim ośrodku wojskowym. A później dostałem kartę poboru, poszedłem do marynarki, no i tam spotkałem się w Olsztynie z takim półrocznym cyklem szkolenia nurków na potrzeby marynarki wojennej. Tak mniej więcej to się zaczęło. Później skończyłem służbę wojskową w stopniu bosmana jako szef nurków na okręcie ratowniczym. Po kilku latach wróciłem do Płocka i wpadłem na pomysł, żeby zarazić pasję mojego życia Płoczan. Otworzyłem centrum nurkowe. To już 12 rok, bo minie niedługo. No i tak do dzisiaj uczymy nurkować, stworzyliśmy klub, wspólnie wyjeżdżamy i po Polsce nurkujemy, i wyjeżdżamy gdzieś w świat na nurkowanie. Tak to się zaczęło. Wszystko i tak kontynuujemy. Zaczęło się od pasji. Rozumiem, że wszystkich Państwa ogarnęła pasja nurkowania. No oczywiście. Czyli coś, to, co się dzieje głęboko pod wodą. No właśnie, co się dzieje głęboko pod wodą. I jakie były Pani odczucia, jak Pani zaczęła nurkować? Pierwszy raz, pamięta Pani, jak to było? No to było w 2006 roku. Wciągnął mnie mój młodszy brat. I powiedział, no idziemy, wcześniej rozmawialiśmy w ogóle o tym. I mówi, słuchaj, zaczyna się kurs i może teraz byś spróbowała. Zobaczymy. I tak poszłam, jeszcze nie byłam pewna, czy zostanę, ale jak już weszłam do centrum, tak zostałam. No spodobało się. Spodobało się. Takie bardziej męskie to jest zajęcie, czy jest dużo kobiet, które mają kobiet taką pasję? Kobiet nurczyń jest też bardzo dużo, też z dużymi kwalifikacjami. A w Waszej drużynie ile jest kobiet? Ciężko stwierdzić, nas jest ponad 500 osób w klubie, także. Ale przyjmiemy, że tak, może nie połowa, ale na pewno 1/3. Na Sanią w zasadzie zastanawiamy się, jak funkcjonujecie, ponieważ wiadomo, że jest to pasja nurkowania pod wodą, ale tak naprawdę czym się zajmujecie już pod tą wodą, jak już jesteście pod tą wodą? Czy to jest sama przyjemność? Czy to jest sama przyjemność, czy jeszcze ma to inny charakter, inny cel? Ja myślę, że to każdy indywidualnie jakoś to odbiera nurkowanie. Jednych pcha pod wodę ciekawość, co tam jest, i inny wyzwanie, żeby zanurkować głęboko. Jeszcze inni wchodzą z aparatem czy z kamerą, żeby jakieś fajne ujęcia, fajne zdjęcia porobić. To bardzo, bardzo takie indywidualne. Mnie osobiście... Moje takie wyzwania to są nurkowania wrakowe. Uwielbiam, po prostu jest to moja pasja. Uwielbiam nurkować na wrakach, poznawać nowe wraki, penetrować wraki w środku. Aczkolwiek jest to troszeczkę taka trudniejsza forma nurkowania niż takie zwykłe nurkowanie rekreacyjne, na przykład w jeziorze. Odkrywać tak zatopione skarby. No. Morze kryje sobie, prawda? Ocean, morze? Bałtyckie morze, to takie jest docelowe moje miejsce, gdzie bardzo lubię nurkować. To jest w ogóle Mekka wrakowa. Przyjmuje się według różnych źródeł, że tam jest ponad 10 tysięcy jednostek zatopionych. W tej chwili udostępnionych do nurkowania jest około 300. Także jeszcze jest sporo do odkrycia. Jest co robić. Jest co robić. Przede wszystkim, co nurek powinien mieć ze sobą? Jaki sprzęt powinien zabrać pod wodę i jak się przygotować do tego zejścia w głębinę? No może Pana zapytamy o to. No to zależy od rodzaju nurkowania, od miejsca, od planowanej głębokości, od tego, co się robi pod wodą. W nurkowaniu rekreacyjnym jest wiele stopni nurkowych. I zaczynamy wszyscy od stopnia takiego początkującego open water diver. Czyli?
To jest nurek początkujący, który może nurkować do głębokości około 18 metrów. Wystarczy podstawowe wyposażenie, natomiast jeśli ktoś decyduje się na nurkowania głębokie albo w nietypowych warunkach, na przykład przy ograniczonej widoczności lub w nocy, to dochodzi dodatkowe światło, dochodzi dodatkowe wyposażenie, butle, specjalne mieszanki, przy czym to wszystko wymaga dodatkowych kursów, doświadczenia i zdawania egzaminów. Jest to dzięki temu sport czy rekreacja dla osób o różnym poziomie wyszkolenia i z różnymi oczekiwaniami pod wodą. Niektórzy lubią tylko ciepłe wody, jeżdżą do Egiptu i nigdzie indziej nie nurkują, a inni uwielbiają wody zimne, typu Bałtyk, albo na przykład nurkowanie pod lodem, czyli to, co też czasami robimy. Mówi Pan o sporcie, o rekreacji, ale jest to zawodowa strona Waszego zajęcia też. Dla mnie rekreacja i zabawa. Pracuję, robię zupełnie coś innego, a to jest tylko przyjemność. Tak. Ale połączona z wakacjami, na przykład często te wyjazdy pozwalają także zwiedzić ciekawe miejsca. Jeśli gdzieś jeździmy, to bardzo często planujemy wyjazd tak, żeby przy okazji obejrzeć coś w okolicy. Jeżeli już nurkujecie, to już robicie to, wiadomo, że z pasji, ale czy dostajecie zlecenia specjalne, żeby wydobyć jakiś wrak, czy zadania specjalne pod wodą? To troszeczkę teraz inaczej wygląda. Nurkowanie podzielił na takie nurkowanie rekreacyjne, nurkowanie rekreacyjno-sportowe i na nurkowanie zawodowe. My w klubie prowadzimy głównie nurkowania rekreacyjne. Ja też jestem nurkiem zawodowym, kierownikiem prac podwodnych i mogę wykonywać takie prace i czasami wykonuję, ale rzadko. Bardziej nacisk kładziemy na takie właśnie nurkowania typowo rekreacyjne, turystyczne. To nas jak gdyby bawi, nakręca bardziej. Ile trwają szkolenia w centrum nurkowym? Ja tu jestem najmłodszym chyba w całej grupie nurkiem, także jeśli chodzi o staż, może o wiek nie, ale o staż. Natomiast pierwszy kurs, o którym tu kolega wspominał, OWD, to jest kurs, który trwa około tygodnia, dwóch tygodni. Są zajęcia na basenie oraz zajęcia na wodach otwartych. Kurs ten posiada również kilkanaście godzin teorii, na której zdobywamy tutaj informacje na temat tego, jak mamy się zachowywać pod wodą, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, opanowania na kilku metrach pod wodą własnych zachowań, ponieważ no, całkiem inaczej człowiek się czuje pod wodą, inaczej reaguje na pewne sytuacje. Kolejnym z tych kursów, który ukończyłem, to był kurs AOWD, czyli Advance, pozwalający nurkować na większej głębokości do 40 metrów. Również czas na skończenie takiego kursu jest około 3-4 tygodni. To już w zależności od ilości godzin spędzonych w teorii i ilości godzin spędzonych na wodach otwartych. Ciekawe jest to, że ta formuła jest otwarta, to znaczy kończąc taki kurs dostajemy uprawnienia potwierdzone plastikową legitymacją i teraz można z tym się udać w dowolne miejsce na świecie. One są honorowane przez centra nurkowe nawzajem, czyli wykazując nasze umiejętności możemy tam zostać dopuszczeni do nurkowania, organizuje się dla nas wyjazd, czyli jest to, nie jesteśmy związani z jednym miejscem, z jednym jeziorem, tylko daje to możliwość nurkowania właściwie na całym ale świecie. Ale nurkujecie również na całym świecie, czyli nurkujecie w różnych warunkach pogodowych, w różnych warunkach atmosferycznych. Kiedy jest najciężej? Kiedy ta woda, no czuć, że jest, będzie ciężko. Kiedy będzie ciężko? To zależy. Na przykład nurkowanie na morzu, jeżeli silny prąd, duża fala, spora głębokość, będzie ciężko. Wiemy, że będzie ciężko. Jest ta świadomość. No nieraz trzeba odstąpić od nurkowania, jeżeli faktycznie warunki no, są zbyt niebezpieczne. Bezpieczeństwo stawiamy to na pierwszym miejscu. Najbardziej ekstremalna wyprawa Państwa związana z nurkowaniem, jakiego miejsca dotyczyła? To mieliśmy taką półtora roku temu. Wybraliśmy się z klubem w 10 osób na Papuę Nową Gwineę. Papua to jest to, co przeglądaliśmy. Tak, to są te materiały, które są przeglądane. Będziecie mieli Państwo czas jeszcze obejrzeć fragmenty Papua. To była naprawdę wyprawa życia, wyprawa na koniec świata. Może, żeby tak pokazać bardziej namacalnie, jak daleko jest Papua od
od Europy, od Polski, to powiem, że w obie strony mieliśmy 17 startów i lądować, żeby tam się znaleźć. A to nieźle. Jest nieźle. Leciliśmy ponad 2 dni w jedną stronę, wracaliśmy też ponad 2 dni. Ostatnie odcinki przylatywaliśmy już takim samolotem. Świata, taki niecywilizowany. Taki całkowicie koniec świata. Nie dość tego, wylądowaliśmy. Ostatnie lotniska mieliśmy w takiej miejscowości na Papule Monokwari. I wydawało nam się już, że to jest koniec świata, a się okazało, że po zakrętowaniu się na wyczarterowaną łódź, tak bym to określił, o przepięknej nazwie Kalimumu, popłynęliśmy jeszcze 200 mil dalej na koniec świata. Byłem pewny, że tam się kończy świat i przelewa woda. Na koniec świata. Na koniec świata. Była tam chociaż zasięg komórki jakieś? Czy... Nie, tam nie było prądu, jest. Nie było komórek, nie było cywilizacji. 2 tygodnie nurkowaliśmy na bezludnych wyspach, w takim rezerwacie, bym powiedział bardzo delikatnie. To słowo zupełnie co innego oznacza na Papule niż w Europie. Rajskich ptaków. I tam nurkowaliśmy w zasadzie w miejscach dziewiczych. Nikt tam wcześniej przed nami w tych miejscach nie nurkował. To było coś niesamowitego. No właśnie, wejdę w słowo, dlaczego nikt nie nurkował? Tam nie ma w ogóle ruchu turystycznego. W Monokwari byliśmy jedyną grupą białych. Nie widzieliśmy więcej białych. Byli tylko Indonezyjczycy i Papuasi, natomiast w ogóle nie widzieliśmy białych. Białych spotkaliśmy dopiero 3. tygodnia i to 2 osoby. Jak zwiedzaliśmy, już tak zamieniliśmy naszą wyprawę nurkową na taką bardziej etnograficzną, chcieliśmy obejrzeć plemiona dzikich, żyjących na takim płaskowyżu Łamena. I tam dopiero zobaczyliśmy tak zupełnie przypadkiem jednego Holendra i bodajże Kanadyjczyka. To byli jedyni biali, jak widzieliśmy na Papule. Ile było osób w ekipie wtedy? Było nas 10 osób łącznie. 7 osób z Płocka, 2 osoby z Anglii i 1 Chinka. Tak się nam przyłączyła do wyprawy. I tak biała. Także no, to naprawdę, to jest, tej wyprawy chyba nikt z uczestników nie zapomni, wyprawa cudowna. Ekstremalne warunki, temperatura oceanu około 30 stopni, powietrza 35 stopni na okrągło, bez prądu, bez klimatyzacji. Jakie tam jest powietrze, bardziej inne, suche? Bardzo wilgotne i bardzo ciepłe. W zasadzie można wziąć prysznic za 3 minuty i tak się jest już przepocanym. Przepraszam, gdzie ty znalazłeś tam prysznic? Mówię o tym jednodniowym pobycie. Znaczy, no prysznic to dużo powiedziane, bo jak nas zakwaterowano na jeden dzień, bo czekaliśmy na łódź, jeden dzień w takim hotelu. Był hotel, tak. W hotelu w Monokwari to szukaliśmy długo prysznica. Się okazało, że prysznic jest taki sześcian wymurowany w łazience, do którego nabierała się woda i można było kubkiem się polewać. To był właśnie deszczówka była taka. Nie, tam chyba mieli jednak tę wodę z wodociągów, tak miałem wrażenie. No i tak się łudziłem. Kawałek cywilizacji. Ale później to już był koniec. Na wyspach faktycznie mieliśmy się deszczówką. Wszyscy państwo braliście udział w tej wyprawie? Nie, w tym składzie to ja z Pawłem byliśmy. Tu jeszcze kolegi wtedy nie było w klubie, a Ania jakoś tak się nie zdecydowała na taki survivalowy wyjazd. Czy do takich właśnie dalekich wypraw są wybierane szczególne osoby? Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie? Wśród tych osób, które należą do centrum nurkowego. Znaczy, w całym tym szkoleniu, które prowadzę w centrum, zawsze stawia na taką samą świadomość osoby, która chce nurkować, która później z nami nurkuje. I myślę, że tutaj było jasno określone, że jest to wyprawa typowo survivalowa, wyprawa, w której będziemy przedzierali się przez dżunglę z maczetami w dłoni i mieszkali gdzieś w dżungli, w jakichś obozach takich rozbitych na poczekaniu. Dlatego myślę, że te osoby, które się zdecydowały świadomie, podjęły taką decyzję. Baliśmy się zabrać na przykład dzieci. Papua Nowa Gwinea, tam gdzie wylądowaliśmy, to jest jedno z takich skupisk występowania malarii. I z uwagi na to głównie odstąpiliśmy od tego, żeby zabierać dzieci. No, ani Paweł nie chciał swojej córki wziąć w te rejony świata, ani swojej. Było chyba zbyt duże ryzyko. Na szczęście odpukać, nie zaraziliśmy się malarią.
Ale widzieliśmy także ludzi chorych na trąd, a warunki sanitarne naprawdę były prymitywne. W zasadzie tam nie ma warunków sanitarnych. Tego się nie da przełożyć na... akcja humanitarna tam? Na dociera. To jest politycznie, jest to część Indonezji. Dawna kolonia holenderska, więc Holendrzy trochę tam pomagają, ale to jest jednak koniec świata. Także dla Indonezyjczyków. Może inaczej. Może żeby... Ja wziąłem ze sobą pełną apteczkę medyczną, nawet igłę do szycia ran. Byśmy przygotowali na każdą ewentualność. Żeby uświadomić, jak to jest daleko od cywilizacji, to powiem, że najbliższego szpitala było 1500 kilometrów. Strasznie dużo. To naprawdę było obarczone sporym ryzykiem taka wyprawa. Ale miejsce przecudne. Proszę sobie wyobrazić, mieszkamy na bezludnej wyspie, wstajemy rano, na plaży nie ma jednego odcisku stopy. Pomyślę, jest po prostu są takie miejsca jeszcze, nie odkryte na świecie. Raj, po prostu raj, cudownie.